Witam wszystkich bardzo serdecznie, jestem Deurhar, a to jest, moi drodzy, kolejny odcinek z Omori. Moi drodzy, w ostatnim odcinku odwalało się dużo dziwnych rzeczy i w tym momencie, jak odpaliłem grę, nawet menu już się zmieniło. Mam wrażenie, że już do tej sielanki, która miała miejsce nawet kilka odcinków temu, już nie wrócimy. I teraz będzie coraz bardziej i bardziej creepy. W końcu niektóre rzeczy zaczął się już konkretnie wyjaśniać. No i mam wrażenie, że już powolutku docieramy do tego końca, do końca tej historii. Sny zaczęły się robić coraz dziwniejsze i dziwniejsze. Zaczęliśmy w ogóle mordować w snach Bazyla. Albo my, albo kumple, albo po prostu ginął w jakichś dziwnych okolicznościach. Ciągle Bazyl ginął, aż w końcu się obudziliśmy. I moi drodzy, było nocowanko Jakel Hiro. Natomiast Hiro gdzieś wstał, poszedł. Chodźmy teraz go znaleźć. Tu chyba się pali światło, więc ciśniemy. Czy jesteś tutaj? To nie jest Hiro. Czy to sobie wyobraża teraz główny bohater? To Mari? Halo? Dzień dobry. Wiesz co? Uwielbiam walce. To dlatego wybrałam ten utwór na nasz ostatni recital. Ale tobie się to nie podobało, prawda? To, że skupiałam się tylko na fortepianie. Całe to ćwiczenie, granie tego samego w kółko i w kółko. Kiedy zacząłeś uczyć się grać na skrzypcach, nie mogłeś się doczekać wspólnych występów, ale wytrwałość bywa trudna. Może za bardzo na ciebie naciskałam. Przepraszam, chciałam tylko, żeby wyszło idealnie. Nigdy nie udało się nam zagrać ostatniego recitalu. Nie chciałbyś zrobić tego teraz? Jesteś... Dzień dobry. O, przestraszyłeś mnie, Urhara. Ty mnie też. Rozmawiałem z Mari. Sorki, że wpadłem tak nagle, ale przysięgałbym, że słyszałem muzykę. What? To nie było w mojej głowie tylko? Musi brakować ci, chyba że to ja zacząłem sobie ciskać troszkę na pianinie. Mi też było ciężko. Nadal myślę o niej codziennie. Po prostu nie rozumiem, czemu odeszła od nas w ten sposób. Ale chciałaby, żebyśmy zawsze byli szczęśliwi, nawet jeśli nie będzie jej z nami. W jednych drzwiach znaleźliśmy kolesia, jednego z ojców, który rąbał drzewo, które miało na sobie pętlę, więc podejrzewam w takim wypadku, że w taki sposób. Naprawdę, powinienem się odpocząć. Idź już na górę, przyjdę do was za chwilę. Okej? Myślałem, że znajdę Hiro w ogóle na domku na drzewie i tam opowiadamy sobie jakieś historie. Natomiast w tym wszystkim najbardziej nie czaję Bazyla. O co chodzi z Bazylem? Co odjebał Bazyl? Dlaczego w śnie tak bardzo chcieli go mordować? Naprawdę powinien się odpocząć. Idź już na górę, przyjdę do was za chwilę. No dobra, dobra, dobra. A mogę jeszcze coś innego porobić? Mogę? A, nie, dobra. Czy mogę wyjść? Nie, nie mogę wyjść. No dobra. Myślałem, że jednak mogę. Co tam jest? Okej. To chyba nie jest część mojej chaty. Jest drzewo ścięte. Czekaj. Domek na drzewie. Czyli to jest część mojej chaty. I był domek na drzewie. Tego domku na drzewie chyba nie ma. I to drzewo jest ścięte. Czy to tutaj Mari zginęła? Nie mogę tam podejść. Dawno zapomniane zabawki odbarwione przez pogodę, czyli główny bohater w ogóle tutaj nie wchodził. Przez dużą część gry w ogóle chyba nie chcieliśmy tam wchodzić. Ja pierwszy raz widzę tamto, tamten ogródek. Dobra, czy tutaj coś? Brudne naczynia, coś w lodówce? Pusto. Zaraz przejdziemy się do lustra. Tutaj też już nic nie ma. Wszystko jest popakowane generalnie. Więc chodźmy sobie na górę. Tutaj jeszcze są drzwi. Ale tu nie mogę wejść. Nic tutaj nie ma. No dobra. Zatem najpierw wejdźmy sobie tutaj. Zobaczmy w lustro. Co do chuja? Okej, to jest creepy. To było creepy w ciul. Hiro miał do nas przyjść. Bardzo wygodne łóżko. Chcesz iść spać? Nie, no nie chcę jeszcze iść spać. Ej. Ja myślałem, że stary komputer. Kilka książek. O kurczę, no. No dobra, czyli chyba musimy iść spać. Ej, halo, koledzy. Nie obudziliście mnie?
Zbraliście się i poszliście w piździet? Nie, chciałem odsłuchać wiadomości. Dzień dobry, Urhara, pobudka. Zauważyłem listę zadań, którą zostawiła twoja mama i już wszystko zrobię. A, dziękuję, Hiro. Mam nadzieję, że to ci nie, skończę. Bardzo ci dziękuję. Zrobiłem to śniadanie. Zejdź na dół, póki jest nadal ciepłe. Zajebiście. Kelly, ja już dokładkę, dobra. Najpierw odsłucham wiadomości od mamki. Masz wiadomość. Hej, Urhara, tu mamusia. Jutro wielki dzień. Firma od przeprowadzki przyjeżdża z rana. Dałam im klucze, więc nie panikuj, jeśli ich zobaczysz. Pamiętaj, żeby dziś skończyć się przygotowywać. Odbiorę cię moim samochodem sprzed domu. Po prostu wyjdź, kiedy będziesz gotowy. Dobrze, to jak na razie wszystko. Mamusia cię kocha. Kochanie. Bzz. Mamo, zrobiłem wszystkie obowiązki. Naprawdę? Okej, chodźmy do lustra. W dzień nic się nie dzieje. Mam ochotę wyjść jeszcze na podwórko. Ale coś mi się wydaje, że nie pozwoli mi właśnie. No dobra. Zatem chodźmy jeść. Dzień dobry, Urhara, pobudka. No kurwa, wstałem, stoję przed tobą. Miłego dzionka, Urhara, lepiej mlask. Bierz się za jedzenie, zanim wszystko zjem. Choć i tak zjadłem już większość bekonu. Okej. Hiro, idzie następny talerz bekonu. Uwaga, bo gorący. O jeny, cały dla mnie. Dzięki, brachu. Ktoś dzwoni, a ja? Co z moim śniadaniem? Mlask, mlask, mlask. Kto to może być? Pójdę sprawdzić. Idź, bo ja chcę jeść. Do widzenia. Czy mogę jeść? Ła, to ty! Kto to? Fuj, ble! Co to ma być? Co to odwalasz, Kel? Kto to? To Bazyl? Zaraz zobaczymy, ale najpierw zjem. Niedokończone śniadanie. A ja? Ja? To może tutaj coś na mnie czeka? Nie, bo nie ma stołu. To nic na mnie, kurwa, nie czeka. Kto to? Kim jesteś? Czy on go obrzygał? He? Co się tam dzieje? Kurde, Kel, kim? Kim był kim? Jestem cała w jajkach. No, saorki, ale jesteś ostatnią osobą, której bym się tu spodziewał. Co tu w ogóle robisz? Grr, chciałam o to samo spytać. Po prostu chodzi o Abri. Nie reaguje na pukanie do drzwi, nawet do tych tylnych, ani na kamienie, które rzucaliśmy w jej okno. Wczoraj była w kiepskim nastroju. To musi być wasza wina. Lepiej gadajcie, co jej zrobiliście. Nic. Nic, nie pamiętam, to było tak dawno temu. Niczego nie zrobiliśmy. Coś tam jej nagadaliśmy pewnie. I w kościele się biliśmy. To ona ma jakiś problem. Zaraz do niej pójdziemy w takim wypadku. Poczekaj, Kel. Jeśli Abri jest smutna, powinniśmy chociaż spróbować jej pomóc. To Abri. Znamy się, odkąd byliśmy dziećmi. Nie widziałeś, jak wepchnęła Bazyla do jeziora? Mówiłem ci, zmieniła się. Nie powinniśmy przejmować się takimi jak ona. Prawda, że się zmieniła, ale i tak mi na niej zależy. Nawet jeśli tego po niej nie widać, jestem pewien, że Abri nadal na mnie zależy. Ona już taka jest. No, nie wiem. Dziś jest ostatnia szansa, żeby zrobić to, zanim Urhara wyjedzie. To nie może się tak skończyć. Powinniśmy przynajmniej spróbować porozmawiać. Okej, idziemy do Abri. No to idziemy, no dobra. Ja i Urhara pójdziemy z tobą, ale to ty będziesz z nią gadał. Pewnie tylko cię wysłucha. Okej, dzięki, Kel. Hej, Kim. Dzięki za poproszenie nas o pomoc. Jesteś dobrą przyjaciółką. He? A, nie, jasne, wszystko mi jedno. Rrr, rrr. Może pójdziesz przodem, spotkamy się na miejscu. Idź, Kim. Bo ja jeszcze chcę pozwiedzać miasto. Okej, nara. Do papatki. Ja idę pozwiedzać miasto, widzowie. Będę chciał na pewno pójść do kościoła. Co? Yo, Urhara, dziena za pozwolenie nam tu przenocować i spędzenie swoich paru ostatnich dni ze mną. Mordo, ale mogliście mi zostawić trochę bekonu. Prawdziwy z siebie przyjaciel. Piątka! No dobra, no przybij z nim piąteczkę. Okej. O! Kolejne... Trzy razy z nim już przybiłem piątkę i za to mam jakieś tam osiągnięcia. Poczekaj, Urhara, powinniśmy najpierw sprawdzić, jak czuje się Abri. Okej, to tutaj później pójdziemy. Czy do kościoła jednak mogę pójść? Zaraz zobaczymy. Pycy. Tu jest Abri. A, dobra, czyli... Chociaż... A, nie mogę ich minąć nawet. No dobra, chodźmy najpierw do tej Abri. Później pozwiedzamy sobie resztę sąsiedztwa. Halo? Jest tu ktoś? Tak w ogóle, czy kiedykolwiek byliśmy u Abri? Chyba nie. Zawsze przychodziła bawić się do nas. Nie przypominam sobie spotkania się u niej w domu. Okno jest chyba otwarte, możemy się wślizgnąć. Halo, Abri? Jest ktoś w domu? Halo!
O, otworzyła. O, drzwi są otwarte. Wejdźmy do środka. No to wchodzimy. Siema, Bri. Wow. Jest gorzej niż u mnie. Dzień dobry. Mama Abri. I dzień dobry, my wejdziemy do Abri. No dobra, idziemy dalej. Czy idziemy tu na... Chodźmy najpierw tutaj. Łazienka, czy coś, lustro. Nie mam jak się przejrzeć. Wanna. Okej, okay. No jest straszny syf. Siema Abri. Ale u Abri nie jest aż tak. No, u Abri jest normalnie. I króliś. Co wy tu cholera robicie? Wynocha z mojego pokoju. Przepraszamy za najście, drzwi były otwarte. Daj nam chwilę. Chcieliśmy się tylko upewnić, czy wszystko w porządku. Tam są zdjęcia, które podwędziła z albumu. I kosmochłopak. I jakieś zdjęcie. Wydaje mi się, że to Abri z Hiro. Słyszałem coś, ale chcę poznać twoją wersję wydarzeń. Możesz powiedzieć mi, co się wczoraj wydarzyło? Nic się nie stało. Wepchnęłaś Bazyla do jeziora. Przecież wiesz, że on nie umie pływać. Nie chciałam tego zrobić. Ja tylko chciałam go odepchnąć. On mógł utonąć. Mówię, że to był wypadek. Słuchaj, przepraszam, dobra? Ona płacze, to ty ciągle wtrącasz się i zachowujesz się, jakbyś był lepszy od wszystkich. No, a ty ciągle znęcasz się nad Bazylem i kradniesz jego rzeczy. Przestań gadać, jakbyś cokolwiek o tym wiedział. Mówię ci, że to nie twoja sprawa. Ale to jest moja sprawa. Ty i Bazyl, i wy wszyscy byliście moimi najlepszymi przyjaciółmi. Dobra, dobra. Już rozumiem. To kolejna typowa kłótnia Kela i Abri. Pogódźcie się już. Robiliśmy już to tyle razy. Hej, to brakujące zdjęcia Marii. One... To wszystko, co mi po niej pozostało. Ale wiesz, że zabieranie ich Bazylowi nie było w porządku. Te zdjęcia należały do niego. No, to i tak bez znaczenia. Nawet jeśli mamy te zdjęcia, to wyrzuciłam wszystkie pozostałe. Pewnie już dawno po nich. Nie, znaleźliśmy je w koszu na śmieci. Wcale nie, Abri. Urhara ma je ze sobą. Co? Naprawdę? Ale jak? Jestem pewna, że wyrzuciłam je do śmieci. A ja je wziąłem ze śmieci. Chyba, że ty i Urhara... Tak, wzięliśmy je. Naprawdę przeszukaliście śmietnik, żeby je odzyskać? Tak właśnie zrobiliśmy. Tak, to trochę obrzydliwe. Okej, co tam? Hiro, Abri, włóżmy zdjęcia Marii z powrotem do albumu ze zdjęciami. Wszystkie. Mają tu swoje miejsce. Dobra, czy będę mógł je zobaczyć? Hiro wziął od ciebie album ze zdjęciami. Dobra, przyjrzmy je w czwórkę, wspólnie. Koledzy, a wiecie, co mi się śniło? Biliśmy się ze Słodziutką, pomagaliśmy Nie, nie chcecie o tym słuchać, tak? No dobra. Cisza. Chodźcie. Zróbmy to razem. Ja... Czytaliśmy wspólnie już pozostałe. Chyba, że będą pojawiać się jakieś nowe... linie dialogowe. Nie, to są po prostu opisy. No dobra. No to w takim wypadku, widzowie, poczytajmy te zdjęcia nowe, które dodaliśmy. Te zdjęcia, na których jest sobie... Marii. Dzisiaj obchodzę 12 urodziny. Myślałem, że zapomnieli, ale okazało się, że przygotowali dla mnie truskawkowe ciasto. Tacy przyjaciele to skarb. Ten rok zapowiada się dobrze. Kolejne grupowe zdjęcie. Zrobione po tym, jak otworzyłem wszystkie prezenty. Marii kupiła mi ten album na zdjęcia, a wszyscy inni film fotograficzny. Spróbuję dobrze je wykorzystać. Okej, okay, lecimy dalej. Tutaj mamy zdjęcie... to chyba... Hiro i Marii zasnęli razem na kanapie. Wyglądają razem uroczo. Mam nadzieję, że nie będą mieć nic przeciwko temu zdjęciu. Tata Marii byłby zły, gdyby je zobaczył. Okej. Okay. Hiro i Marii zmywają naczynia po śniadaniu. Hiro i Marii spędzali dużo czasu w takim razie wspólnie. Marii i Urhara zaprosili nas na nocowanie w ten weekend. Zaczyna robić się cieplej, więc postanowiliśmy iść do parku. Kel mówił, że za krzakami kryje się tajemnicze jezioro. Musimy to sprawdzić. I mamy kolejne zdjęcie z Marii. Urhara i reszta z nas przytulający się do jego pluszaków. Ma ich bardzo dużo, a wszystkie z nich są mięciutkie. Mógłby ciągle na nich leżeć. To już ostatni dzień marca.
przy sekretnym jeziorze urządziliśmy piknik z Marii. Marii chciała zrobić zdjęcie nam wszystkim. Uśmiech proszę. Po posiłku wszyscy poza mną, Hiro i Marii poszli spać. Kiedy robiłem zdjęcie, stało się coś niefortunnego. Dzięki wielkie, Hector. Będę musiał później zakleić to taśmą. Co zrobił Hector? Hector się chyba zesrał tam z tyłu. Dobra, po szkole spotkałem Marii, niosącą swojego brata do domu. Urhara musiał być naprawdę zmęczony, zasnął w autobusie. Pomyślałem, że to urocze, więc wyciągnąłem aparat tak szybko jak mogłem. Okazja na takie zdjęcia nie zdarza się często. Czasami marzę, żeby mieć rodzeństwo. Urhara i Kel poddali się spleceniem i sobie poszli, ale ja i Abri szybko to załapaliśmy. Wszyscy powiedzieli, że wianki do mnie pasują. Może jeden kwiatek też jest w porządku. Marii kupiła wszystkim lody na patyku, po innym smaku dla każdego. Urhara dostał cytrynowego, Hiro kolowego, Kel pomarańczowego, Abri arbuzowego, a Marii winogronowego. Bo mój był bananowy, smakował nie najgorzej. Marii mówi, że chce się opalić. Boję się zasnąć na słońcu, bo bardzo łatwo dostaję poparzeń. Nie jestem pewny, co robi Kel, ale na pewno ma frajdę. Hiro śpi na Marii. Zmęczył się pływaniem. Cóż, wygląda na to, że Marii jednak się nie opali. Zaraz wracamy do domu, ale udało mi się jeszcze zrobić ostatnie zdjęcie Marii i Hiro. Wyglądają na szczęśliwych. Pasują do siebie, czyli Marii i Hiro prawdopodobnie byli razem. Kolejne zdjęcia, które widzieliśmy. Znów Marii i Hiro. Marii mówi, że ten chrząszcz to jelonek rogacz. Nagle spadł z drzewa i wszystkich przestraszył. Hiro jest zbyt obrzydzony, żeby na niego spojrzeć. Wszyscy spędzamy czas w naszym nowym domku na drzewie. Urhara zaczął czytać książkę, którą mu poleciłem. Chcę spędzać tutaj każdy dzień. Jaka szkoda, że zaraz wracamy do szkoły. Mam nadzieję, że będziemy korzystać z tego domku za rok. Gram w karty z Kalem, Hiro i Abri. Tak łatwo jest ich rozgryźć. Nie umieją ukryć emocji na swoich twarzach. Marii sama upiekła dla wszystkich ciasteczka. Miały kawałki czekolady i były przepyszne jak zawsze. Karty. Wygląda na to, że mam zwycięską rękę, ale oni jeszcze o tym nie wiedzą. Urhara dający Marii dużego przytulasa. Marii nie ma w domu do późna, ponieważ chodzi na dodatkowe zajęcia, żeby przygotować się do studiów. Ja i Urhara spędzamy ze sobą dużo czasu, ale jestem pewien, że nadal za nią tęskni. Marii ćwicząca swoją część na występ w następnym miesiącu. Wszyscy przyjdziemy na koncert. To będzie pierwszy raz, kiedy Marii i Urhara zagrają w duecie, ale wiem, że pójdzie im świetnie. Będziemy trzymać kciuki na publiczności. Marii stresuje się przed aparatem, bo zrobiła mały błąd. Nie martw się Marii, graj dalej, nikt nie zauważy. Po wielu błaganiach Urhara przyłączył się do ćwiczenia. Nadal dopracowują niektóre fragmenty, ale już teraz brzmią genialnie. Wiem, że pójdzie im super. Dawaj Marii, dawaj Urhara, dajcie sobie radę. I koniec. Tak, to było ostatnie zdjęcie. Już. Teraz wszystko jest tam, gdzie powinno. Wygląda na to, że nadal brakuje jednego zdjęcia, ale przynajmniej ułożyliśmy całą resztę. Ciekawe jakiego. Gdzie jest ostatni? Może ten. Bazyl je trzyma. Albo to jest zdjęcie, które jest oprawione w ramce. I już. Od razu lepiej, prawda? To były fajne czasy, prawda? Ja, chyba masz rację. Przepraszam was. Zachowałem się jak świnia. Ja też przepraszam, Abri. Też nie traktowałem cię zbyt dobrze. No dobra. Przeprosiny przyjęte. Teraz możemy znowu być przyjaciółmi. Kto chce przytulasa? No weź, Hiro. Nie teraz. Nie rób wstydu. Nie trzeba. Dzięki. Teraz musimy sprawdzić, co u Bazyla. Idziemy do Bazyla. Mam nadzieję, że dziś czuję się lepiej. Abri, po tym, co usłyszałem od Kela, pewnie wiesz, że powinnaś go przeprosić. Tak, masz rację. Dzięki, Abri. Dobrze jest mieć cię z powrotem. A teraz chodźmy stąd. Okej. Okay. Czyli co? Abri teraz na... Abri się do nas przyłączyła. Chcę zobaczyć to zdjęcie. A nie, okej, okay, czyli to nie jest Hiro ani Kel. To jest Kim. Okej. Okay. Odpaliłem telewizor, zgasiłem telewizor. Łóżko Abri. Przeszukajmy tutaj jej chatę. Wiadro. Przydatne na deszczowe dni. Kic kic. Zabijałem takie króliki Abri w swoich snach. Stolik został wykorzystany do zakrycia dziury. Okej. Okay. No to chyba tutaj wszystko. Ej, Abri, wszystko git?
Hej Kim, tak, wszystko git. Dzięki, że wszystkich tu sprowadziłaś. Ej, Mortki, Abri wróciła. Siema. Siema, Abri, już lepiej? Zostawiliśmy dla ciebie trochę krówek. Co się stało? Jesteś stała czerwona. Mam komuś spuścić łomot? Ej, nie martwcie się o mnie. Sorki, że wcześniej was ignorowałam. Nie ma sprawy, cieszymy się, że jesteś stała i zdrowa. Co nie, Charlie? No. Abri, chodźmy do parku. Pokażę ci nowe pozy, których się nauczyłem. Ćwiczyłem je całą noc. Brzmi super, ale może później. Mam parę ważnych spraw do załatwienia. Jutro wyjdziemy na miasto w pewnym składzie. Przysięgam. O, czaję. No to do jutra. Abri, sprężaj się. Jasne, Kim. Wrócę szybciej niż się spodziewasz. Okej, papatki. Papatki. A my idziemy pozwiedzać okolice wspólnie. Dobra. Ciśniemy. Spróbuję zbadać te domki. Cisza. Czy z księdzem mogę pogadać? A, obawiam się, że dzisiaj nie odprawiamy mszy, ale możesz przyjść tutaj, by zebrać myśli. Wszyscy są tutaj mile widziani. Okej. Czy tutaj? Podest? Nic. Dobra. Okej, to w takim wypadku idziemy sobie na grób Marii. Czy odpali się jakaś rozmowa pomiędzy nimi? To był ten, nie? Nasza najdroższa Marii. Słońce świeciło jaśniej, gdy była wśród nas. Temu grobowi przydałoby się parę kwiatów. Czy chcesz zostawić kwiat? Tak. Nie masz przy sobie. To idziemy po kwiaty, widzowie. Ile mam hajsu? Zero, kurwa. Dobra, ale mam jakieś śmieci, które będę mógł sprzedać. Dobra, czyli zanim pójdziemy... Bazyl zaczeka. Bazyl czeka 20 odcinków, Bazyl zaczeka więcej. Jak w końcu się doczekał, to i tak umierał. Więc poczekaj jeszcze trochę. Czyli naszym zadaniem jest pójście po kwiaty. Zbadam sobie jeszcze te domki. Może... O! Na przykład do tego mogłem wejść. Zarąbiście, dobra. Zbadajmy czyjąś chatę. Czemu by nie? Picy. Mogę normalnie mu po pokojach połazić. Mata do jogi. Pomaga we wzmacnianiu więzi między twoim ciałem i duchem. Przynajmniej tak powiedziała ci mama. Mogę odpalić komuś telewizor i wyjść. Dobra. A co na górze? Komuś wszedłem do pokoju. Totalnie to nie jest dziwne. Jak już mówiłam, uwierzysz, że i ona, ale wtedy... dyrektorka? Pani w czerwonych okularach, to było wtedy, tak, a potem, szczerze mówiąc, to myślę, tak, na pewno. Nie zastanawia was, co ja tutaj robię. Dobra, wejdźmy teraz tu, lustro. Czyli tutaj nic, a w tym pokoju? O, mam jakieś zdjęcie, czyje to? To jest dom Kim, okej. Czyli Kim ma to samo zdjęcie. Przy łóżku. Do supermarketu chyba teraz. Jeszcze po drodze wejdziemy sobie do parku. Może coś tutaj. Widzę śmieci. Czy mogę zebrać te śmieci? Hał. Dobra, Hektor. Zejdź, Hektor. Zdobyłeś śmieci. Czy coś tutaj? Ty coś chcesz? Ostatnio jestem non-stop zestresowany, ale przyglądanie się innym pomaga mi zapomnieć o problemach. Powinienem przychodzić tu częściej. Czasami wystarczy się zatrzymać i powąchać róże. Ej, czy to nie głazik? Też mam takiego. Masz ochotę na starcie? Głazików? Okej. Dobra, czyli to jest ta gra w papier, kamień, nożyce, nie? Czy jesteś gotów na starcie głazików? Tak, jestem gotów na starcie głazików. Wybrałem kamień przez przypadek. I wygrałem kamieniem, dobrze. I teraz nożyce. Dobra. Dawaj. Nożyce na nożyce, okej. Teraz dajmy papier. Co on wybierze? Nożyce znowu wybrał. To kamień. Czy on wybiera ciągle nożyce? Kurwa! No i przegrałem. Nie chcę już. No widzisz, to była dobra walka, ale chyba musicie nadrobić zaległości. Udało nam się, Różyczko. Jesteś niesamowita. Nie chcę już w takim wypadku. Dobra. Czy możemy wspólnie udać się tutaj? Rudy kot wygląda na głodnego. Nakarmić go rybą? Tak. Nie masz przy sobie. Czyli muszę teraz kupić i kwiaty, i rybę. Okej. Co mamy tutaj? Koszyczek.
To Bazyl. Ale ja nie chcę teraz rozmawiać z Bazylem. Ja chcę porobić inne rzeczy. Dobra, zapiszę grę. A nie, zrobiłem piknik. Okej. Hej, Abri, Bazyl zaczeka. Czego, Kel? Tak sobie myślałem. Cały czas się ze sobą kłócimy, nie? No tak. Ale mimo wszystko wciąż jesteśmy przyjaciółmi, prawda? No, chyba jesteśmy. To chyba trochę dziwne, co nie? Może, ale nie wiem. A wy dwoje, to po prostu znaczy, że czujecie się w swoim towarzystwie bardzo komfortowo. Troszkę zazdroszczę wam, że możecie być tak otwarci, pomimo że minęło tyle czasu. To naprawdę wyjątkowe. Serio? A już miałem mówić, że trochę mnie to wkurza. Ale nie jesteś idiotą. Okej. Nie będę na razie gadał z Bazylem, nie chcę po prostu iść na razie do przodu z fabułką. Bo chcę inne rzeczy jeszcze porobić. Zaczekajcie chwilę, chcę kupić coś do picia. Nie mam pieniędzy. Nie, nie, ten też nie. Co? Kupujesz jakiś zwykły napój zamiast starego, dobrego, pomarańczowego Jasia? Jak możesz? Fuj, dalej pijesz pomarańczowego Jasia? Jest tak obrzydliwie słodki, zrobiony dla dzidziusiów. Jeśli jest zrobiony dla dzidziusiów, to czemu zawiera 150 mg kofeiny na puszkę? Jak się nie znasz, to się nie wypowiadaj, Abri. Nieważne. Każdy wie, że pomarańczowy Jaś jest wstrętny. Pewnie jesteś jedyną osobą na świecie, która kupuje ten syf. To się doigrałaś. Jak śmiesz obrażać mojego dobrego kumpla pomarańczowego Jasia? Kiedy ostatnio go próbowałaś? Sama zobaczysz. Kel, co ty wyprawiasz? Okej, okay. Jak macie hajs, to możecie mi dać. Potrzebuję na kwiaty i na rybę. Ej, przecież puszki wyglądały tak z 5 lat temu. Jest przeterminowany. Mówiłam, nikt nie kupuje tego szansu. Ale nie lękaj się, mój wspaniały pomarańczowy Jasiu. Ja cię wypiję, nieważne co twierdzą inni. Powodzenia. Powodzenia, mysiu pysiu. Przepyszne. Ale jesteś obrzydliwy. No i wisisz mi dolara. Kel też mi wisi, jakieś 10 już. Ta, jasne, oddam ci później. Tak jak mi, tak? Dobra, ze starszą panią mam porozmawiać. W parku. To chyba ona, o. Czekajcie. Witajcie, młodzieńcy. Nie wiem, czy ostatnio rozglądaliście się wokół, ale w tym mieście znajduje się dość dużo śmieci. Okej, dobra. Tak, mam. Witajcie, młodzieńcy. Tak. Mamy śmieci. 9 dolarów, czyli potrzebuję jeszcze 3 worki ze śmieciami. Dobra, śmieci. Wiecie co? Przejdźmy się jeszcze tutaj do tego domu Bazyla, z uwagi na to, że on jest przecież na górze, nie ma go tutaj. Cześć, Poli, jak tam Bazyl? Planowaliśmy gdzieś z nim dzisiaj wyjść. O, witajcie, przykro mi, ale Bazyla nie ma teraz w domu. Jest w szpitalu. Co? Że co? To kto był na górze? To nie był Bazyl? Co się stało? A, wybaczcie, już wyjaśniam. Bazyl poszedł odwiedzić swoją babcię w szpitalu. Wczoraj wieczorem została zabrana na oddział intensywnej terapii. O nie, bardzo mi przykro. Wiesz, kiedy wróci? Nie jestem pewna, może jakoś po południu? Wybaczcie. Nie sprawimy problemu, jeśli jeszcze tu wrócimy? Naprawdę się o niego martwimy. Oczywiście, że nie, jesteście tu mile widziani. Myślę, że Bazyl cieszy się na wasz widok. Okej, okay. Cieszę się, że ma tak troskliwych przyjaciół. To nic takiego, w końcu przyjaciół poznaje się w biedzie. Co nie, Abri? Ta racja. W takim razie wieczorem wpadniemy tu w odwiedziny. Do zobaczenia, Poli. Dobrze, do zobaczenia. Papatki, czyli będziemy musieli na niego poczekać. Chcielibyście porobić coś w międzyczasie? Możemy po prostu gdzieś się przejść. No i coś wymyślmy. Gdzieś, czyli pod dachem. Dziś jest taka patelnia. Jasne, możemy wpaść do naszego domu, a później, kiedy się ochłodzi, wszyscy razem pójdziemy do domku na drzewie. Dobra, jestem na tak. Zwłaszcza, że jest z nami Abri. Nasz stary domek na drzewie, ta? Nie widziałem go od wieków. Ale mi się wydaje, że on jest ścięty, nie? My też. Wczoraj chcieliśmy go zobaczyć, ale było już kompletnie ciemno. Co ty na to, Urhara? Na co masz dziś ochotę? To twój ostatni dzień, więc ty wybierasz. Przejdziemy się. Najpierw położymy kwiaty na grobie. No, ty zadecydujesz, jak będzie wyglądał twój ostatni dzień w dalekostądzie. Dawaj, Urhara. Okej. Czy mogę wejść?
Mogę mimo wszystko wejść do tego mieszkania. Poli mi coś powie. Bazyl wychowywał się z babcią od małego. Jego rodzice zawsze się są czymś zajęci. Widziałem ich tylko raz. No dobra, tutaj już nic nie ma. A jak przejdę się po domu Abri, to nie będę mógł sobie zabrać. O, zdobyłeś śmieci, zajebiście. Dobra. Zdobywam hajs w domu Abri. No dobra, czyli stać mnie już i tak, i na rybę, i na kwiaty. To Mrusia? To Mrusia, widzowie, a ja ją zadzikałem ostatnio. Mrusia! Nie ma Mrusi. I idziemy kupić, widzowie, tak. Najpierw rybę. Tak. Cyk. Kup kwiaty. Tak. Cyk. Jeszcze mi 2 dolarki sobie zostały. To może jeszcze się przydadzą na później. Temu growowi przydałoby się parę kwiatów. Tak. Chcę położyć kwiaty. Dobra. Hej, Mari. To znowu ja. Urhara, Kelly, Hiro tym razem też przyszli. Abri, często przychodzisz na grup Mari? Tak, staram się, chociaż czasami bywa ciężko. Wy też czasami przychodzicie, prawda? Od czasu do czasu, ale może powinienem przychodzić częściej. Hej, Hiro, jak się czujesz? W porządku. Cieszę się, że przyszliśmy ją zobaczyć. Hej, Mari. Przepraszam, że jeszcze cię nie odwiedziłem. Byłem taki samolubny. Minęło tyle czasu, a ja tęsknię bardziej niż kiedykolwiek i... Przepraszam, że nie byłem przy tobie. Po prostu tak bardzo przepraszam. Hiro, nie bądź wobec siebie taki ostry. No, jesteśmy przy tobie, gdybyś nas potrzebował. Dziękuję wam. Nie martwcie się o mnie za bardzo, dobrze? Proszę, to dla ciebie, Mari. Od nas wszystkich. Okej. Chcesz urządzić piknik z Mari? Tak. O. Ej. Tyle? Myślałem, że będzie jakaś interakcja. Jeszcze konwalia majowa. Legenda głosi, że są one w stanie odpędzić złowrogie duchy oraz pomóc dostrzec bardziej pomyślną przyszłość. Dobra, jeszcze widzowie, żeby kitku głodny nie było. Rudy kot wygląda na głodnego. Tak, nakarmy go rybą. Mrr, miau. I co? Kot zostawił ci prezent. Zdobyłeś śmieci. To zajebiście, wymieniłem 10 dolarów za dolara, ale przynajmniej kitku nie jest głodny, widzowie. Dobra, i my się, pysie, tutaj zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. W kolejnym odcinku udamy się właśnie tutaj i porozmawiamy już z Bazylem. Wcześniej możliwe, że jeszcze przejdę się troszeczkę po sąsiedztwie, zobaczę, może jest jeszcze coś, co mogę tutaj zrobić. Może w jakimś z sklepów, bądź w pizzerii. No, przejdziemy się generalnie jeszcze w kolejnym odcineczku, no ale przede wszystkim pójdziemy do Bazyla i z nim porozmawiamy. Tymczasem, moi drodzy, to by było tyle na dzisiaj. Ja się z wami żegnam i widzimy się niebawem w kolejnym odcineczku z Omori już niebawem. Trzymajcie się, pa, pa!